Kolejne gorące pytanie w telewizji w Polsce.pl, także związane z wywiadem prezydenta Andrzeja Dudy dla tygodnika Sieci, daje rządowi daje 4+, taki jest tytuł z okładki. Rzeczywiście o tej czwórce z plusem już rozmawialiśmy z Jackiem Karnowskim, z Markiem Pyzą, którzy cały czas w studiu. W tej części zajmiemy się sprawami międzynarodowymi, bo duża zmiana w Stanach Zjednoczonych. Jak Andrzej Duda ocenia prezydenturę Donalda Trumpa, czyli swojego partnera, człowieka, z którym w relacje chyba sporo zainwestował. No właśnie o tę prezydenturę, o podsumowanie tej prezydentury pytaliśmy również w tym wywiadzie wraz z Markiem Pyzą prezydenta Andrzeja Dudę. Posłuchajmy. O prezydenturze Donalda Trumpa wielokrotnie mówił pan, że to był dobry czas dla Polski. A był zły? Nie przeczymy, ale to dopiero początek pytania. Jego zasadnicza część brzmi, czy będziemy budować Fort Biden. Z określenia Fort Trump śmiał się prezydent Trump, śmiałem się i ja. Chodziło o pewien symbol, wykreowanie medialnie pewnego zjawiska, jakim jest intensyfikacja obecności amerykańskiej w Polsce. Dziś Fort Trump to wiele miejsc. Stacjonujący w Polsce amerykańscy lotnicy, amerykańscy żołnierze w okolicach Ełku, Żagania, Orzysza. To dowództwo amerykańskiego 5. Korpusu w Poznaniu. Amerykański dowódca w randze generała jest obecny w Polsce i najważniejsze, że ta obecność została nazwana obecnością trwałą. To wszystko jest Fort Trump. Powie pan to wszystko nowemu amerykańskiemu ambasadorowi, nominowanemu już przez prezydenta Bidena? Ale przecież to jest dorobek tej prezydentury. Czemu mielibyśmy udawać, że jest inaczej? Ale równie dobrze można byłoby powiedzieć, że obecność amerykańska w Polsce to jest w jakimś sensie Fort Obama, bo przecież to za jego czasów zapadły te pierwsze decyzje. To on był obecny na szczycie NATO tutaj w Warszawie w 2016 roku. To on postanawiał o obecności wojsk NATO, w tym amerykańskich, na wschodniej flance. Ta współpraca później była pogłębiana i mogliśmy z prezydentem Trumpem dwukrotnie podpisywać porozumienia o zwiększonej amerykańskiej obecności w Polsce. No i takie czary, no był Fort Trump, był Fort Trump, a tu nagle mamy Fort Obama. A to Fort... nieprawda to wszystko, co mówił prezydent? No, proszę bardzo, no tak to jest. Marek, no ty na to zwróciłeś uwagę, ponieważ jaka tutaj jest niewielka, ale jednak znacząca zmiana, tak? No Joe Biden to wiceprezydent u prezydenta Baracka Obamy, więc Fort Obama na pewno będzie dla tej nowej administracji takie bardziej do przyswojenia niż Fort Trump. No to jest oczywiście pewien PR, pewne sztuczki, ale... Ale Fort Trump to też był PR. No. Oczywiście, ale polityka też się na nich opiera i ten pomysł z Fortem Trump, nie wiem kto, w czyjej głowie on się zrodził, teraz to już chyba znaczy, dobrze jest trafiał nie w, ego, w poczucie ego prezydenta chodziło, no, jeśli Trumpa. Jeśli mieliśmy do czynienia z taką personą w Białym Domu, no to trzeba było grać trochę pod nią. Wiadomo, że to megaloman, człowiek zakochany w sobie, więc jeśli ważny sojusznik w ważnych kwestiach bezpieczeństwa przy umowach za miliardy, dodatkowo to ego dopieszcza jeszcze, no to ten człowiek jest no Polacy tu świetnie rozegrali też ten plac Krasińskich, bo przypominam, że przyjechał tutaj prezydent Trump i zgotowano mu takie przyjęcie, tam 5000 osób było na placu Krasińskich, z tym, że to jakby taka przestrzeń dość zamknięta, więc to robiło olbrzymie wrażenie i widać, że Trump to pamiętał, tak, bo on był atakowany brutalnie, bezwzględnie takim przemysłem pogardy, owacyjnie, a tu owacyjnie, on tego potrzebował. No to był dla niego inny świat, który zapamiętał do końca swojej kadencji, bo tak przecież jest. Nawet w tej mowie pożegnalnej dzień przed inauguracją Joe Bidena też przypominał spotkanie na Wielkim Placu Polaków. No, no byśmy podziwiali, wszyscy by podziwiali Niemcy, jak to Niemcy potrafią elastycznie zagrać z jakimś tam partnerem, dostosowując się. No, film z Varoufakisem między innymi właśnie o Angeli Merkel, że ona tak potrafi też tych polityków uwieść, tam kompanię honorową. No, no ale tutaj mamy Polskę, jak, która to potrafi i tego nie doceniamy. Jak Andrzej Duda ma źle oceniać prezydenturę Donalda Trumpa? Tutaj widzimy zdjęcia z Ogrodu Różanego z Białego Domu, gdzie kilka dni przed wyborami został Andrzej Duda przyjęty przez Donalda Trumpa. To było takie pokazanie, tak, że wy tam sobie inni kandydaci możecie rozmawiać no jasne, o polityce międzynarodowej, a ja ją po prostu robię. Tylko tutaj jest taki element spodziewanej zemsty, można powiedzieć. Tak? To tu leży problem. Że jeżeli pytamy prezydenta Dudę o Trumpa i on mówi dobrze o Trumpie, to jest takie powiedzenie, no to teraz ci Biden pokaże, tak, że źle zainwestował w kogoś, kto przegrał. No, w tym kontekście o tą inwestycję pytamy, tak? Tak, no oczywiście ja myślę, że będzie trudny okres, nie ma co ukrywać, uważam, będzie rok na pewno trudny takiego odreagowania, może po roku, jak już ten Departament Stanu, wszyscy inni, zacznie się coś dziać w polityce międzynarodowej i
klocki ułożą i znowu im wyjdą, że Polska jest ważna i że tu trzeba inwestować. Znaczy, to wydaje, wtedy moim zdaniem się skończy. Może w drobnych rzeczach takich, no nie będzie jakiejś takiej euforii w tych kontaktach, ale też ważne sprawy, no to są jednak biznesy, te duże rzeczy i tutaj Ameryka nie powinna odpuścić. Absolutnie nie ma podstaw przypuszczać, żeby któraś z tych ważnych umów podpisywanych za kadencji Donalda Trumpa miała być w jakikolwiek sposób teraz podważana, czy też Waszyngton miałby się z niej wycofywać. Tak oczywiście nie będzie. Ja myślę, że jeśli ta zemsta będzie wprowadzona w życie, no to w takich symbolach, w takich drobnych gestach, niekoniecznie w pierwszej kolejności otrzyma telefon prezydenta Andrzeja Duda. Może w ogóle nie otrzyma. No. Może w ogóle nie otrzyma. Część polskiej prasy to polska opozycja oczywiście. To zwycięstwo Joe Bidena traktuje tak, jakby to ona w końcu wygrała jakieś wybory. Nie? No bo tu jest taki mechanizm, co się stanie, jeżeli powiedzmy będziemy mieli jakieś wzmożenie po stronie unijnej i dołączy się do tego Ameryka. Będzie takie poczucie, że cały świat zachodni uważa nas za brudną dyktaturę. Prawda? Rosja, Białoruś, Polska, Węgry. Tak to będzie wymieniane. I to z kolei wywoła presję przez kongres, różne działania medialne na to, by tych umów nie dotrzymywać. Znaczy, moim zdaniem to nie jest tak, że ideologiczna nakładka zawsze nie ma konsekwencji. Ona może mieć konsekwencje w konkretach. A co widać na początku tej prezydentury Joe Bidena? Taka niepolska trochę, prawda? Zależy, na którą stronę Polski spojrzeć oczywiście. Jednym się podoba, innym nie. No, polska opozycja jest zachwycona. My się cieszymy, że może się zachwycać tylko tym, co się dzieje za oceanem, a nie mamy tej rzeczywistości u nas. Nie tylko Bidena, ale i pani wiceprezydent Kamali Harris. O tym trzeba pamiętać, bo przecież nawet Katarzyna Lubnauer napisała parę dni temu, że zakończyła się era Donalda Trumpa, a rozpoczęła era Kamali Harris. Gdy ktoś jej zwrócił uwagę, że zdaje się, że to Joe Biden wygrał te wybory, to odpisała jednym słowem: poczekajmy. No, biologia jest przeciwko Joe Bidenowi, to jest starszy człowiek i rzeczywiście chyba w tym kontekście to jest rozpatrywane, że jeżeli by coś stało się tfu-tfu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, no to urząd obejmuje pani wiceprezydent. Ale nie musi mu się nic stawać, może po prostu poczuć, że to już ponad jego siły i musi w jakieś dobre, odpowiedzialne ręce złożyć ten urząd i sprawy Ameryki, no i wtedy te ręce są gotowe, wyciągnięte. Są te ręce rozłożone i wyciągnięte. Tak. No, plan chyba jest taki, żeby pani Harris była wiceprezydentem i nie wiem, pół roku przed na przykład rezygnuje Joe Biden przed wyborami i ona startuje jako już ten urzędujący prezydent i mamy pierwszą kobietę prezydenta Stanów Zjednoczonych, to myślę, że jest taki plan. Ona jest bardziej na lewo od Bidena. No to jest globalne przesunięcie i to zwiększa presję, to utrudnia sytuację Polsce, będzie utrudniało. To nie jest dobra wiadomość dla Polski, dla polskiej prawicy, polskich konserwatystów. To będzie bolało i trzeba myśleć, jak z tego wybrnąć. Znaczy, to ci, którzy mówią, że trzeba szukać jakichś kanałów komunikacji z tą administracją, mają rację. No pytanie, jak szukać? Pytanie, kogo przyślą jako ambasadora, tak? Bo możemy sobie wyobrazić, że przyjedzie ktoś, dla którego głównym problemem będzie domniemany polski antysemityzm. Tak może być na przykład w ten sposób. Albo homofobia. Albo homofobia, bo przecież tak. Wiemy, że jednym z kandydatów jest pan ambasador, który ma męża, więc taka sytuacja byłaby wymarzona dla polskiej lewicy progresywnej. No i byłoby to bardzo w stylu tych pierwszych. Pani Rosbacher też nas tu nie rozpieszczała względem wartości konserwatywnych. Ale już na przykład w sprawie wiz, to jest konkret, odegrała sporą rolę, wiemy o tym. I właśnie to chciałem powiedzieć, że również z tej perspektywy warto uczciwie spojrzeć na dorobek tych 4 lat prezydentury Donalda Trumpa i to, co zostało Polsce zapewnione pod względem bezpieczeństwa, nie tylko militarnego, ale i energetycznego. To, o czym mówi prezydent Andrzej Duda, tutaj ma 100% racji. Sporo jest powodów do radości po tej polsko-amerykańskiej sytuacji. Za darmo to nie jest, to oczywiście kosztuje, ale pewne są sektory, które na pieniądze przeliczać nie można. Szanowni państwo, rozmawiamy dzisiaj o prezydencie Andrzeju Dudzie, o wywiadzie prezydenta Andrzeja Dudy dla Tygodnika Sieci. Jest tam jeszcze jeden taki fragment, który będzie trochę powrotem do pierwszej części naszej rozmowy, to znaczy pytamy o Zjednoczoną Prawicę w dobie tego kryzysu, bo to też wiąże się trochę z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Jak polska polityka, jak politycy obecnie rządzący Polską będą odnajdywali w tej nowej rzeczywistości. Posłuchajmy. Jak przez ten kryzys przejdzie Zjednoczona Prawica? Dojedzie w takim składzie do 2023 roku? Jeśli jest odpowiedzialna, to dojedzie.
Co to znaczy? Że myśli o sprawach państwa i społeczeństwa w sposób poważny i odpowiedzialny. Powtarzam, rząd Zjednoczonej Prawicy stosunkowo dobrze poradził sobie z pandemią koronawirusa. Wcześniej dobrze prowadził polskie sprawy. Był świetny wzrost gospodarczy, wielkie inwestycje. Podkreślmy, że środki unijne były dobrze wydawane już wcześniej. Na tym musi się skupić rząd. Wyjść z pandemii i zabrać się do tego, by dalej dobrze prowadzić polskie sprawy. Do tego jest potrzebny jednolity obóz. O Zjednoczonej Prawicy możemy tak jeszcze mówić? W fundamentalnych sprawach oczywiście, że tak. Ale pamiętajmy, że to są jednak trzy ugrupowania. Każde ma indywidualne cechy, swój program. Członkowie tych partii mają swoje przekonania ideowe, które często są różne. Oraz prywatne ambicje. Ambicje ludzkie też zawsze mają znaczenie, ale fakt, że Zjednoczona Prawica od ponad 5 lat funkcjonuje, dziś w bardzo trudnej sytuacji, pokazuje, że te ambicje są powściągane. Czyli, że są to ludzie odpowiedzialni. I wierzę, że takimi pozostaną, czyli do wyborów w 2023 roku ten rząd dotrwa i wyprowadzi Polskę z kryzysu. No i to był taki fragment, w którym mieliśmy prezydenta Andrzeja Dudę trochę dystansującego się od obozu Zjednoczonej Prawicy. Trochę to jest człowiek, który ma swoją drugą, ostatnią kadencję, no a obóz Zjednoczonej Prawicy musi do 2023 roku coś zrobić, żeby tych młodych wyborców złapać, żeby kolejnych wyborców złapać. Czy taki obóz będzie, czy w tym kształcie ten obóz będzie jechał sobie do 2023 roku, Jacku? Myślę, że wszystko zależy od wyjścia z pandemii, to znaczy wyjście z pandemii, zakończenie pandemii, powrót do normalności otworzy szansę. Znaczy, można postawić pytanie, na przykład, czy patrzenie na obecne sondaże ma sens? Tak, to jest sytuacja tak nadzwyczajna, są tak różne frustracje, tak szeroko zakrojone, że one tutaj zamazują obraz. Na pewno myślę, że politycy Zjednoczonej Prawicy mają nadzieję, że te pieniądze unijne, tak, te kilkaset miliardów, że to będzie jakieś koło zamachowe. No, ale to by musieli liczyć na jakąś, wiesz, uczciwą ocenę tego, co robią, a wiemy, że jeśli wybory, jeśli sondaże, to są przede wszystkim emocje. Czy to nie jest tak, że ci przedsiębiorcy, czy też jakby opozycja traktuje to, że jak rząd pomaga, no to jest jego obowiązek, a jak czegoś nie zrobi, to trochę jak bramkarz w drużynie, to przepuszcza bramkę i jest katastrofa, to jest najgorszy zawodnik na boisku. Myślę, że wszystkie rządy mają takie poczucie, że są nieuczciwie atakowane, tak, bo z perspektywy władzy to jest tak, że dany minister, nie wiem, minister Dworczyk tyra od 6 do 23 kosztem rodziny, kosztem wszystkiego i później spotyka się prawie wyłącznie z atakami, tak? A jak ktoś go pochwali, to mówią: o Lizus, ty wstrętny Lizusie. Więc to są takie sytuacje naturalne, można powiedzieć. Każda władza się musi z tym liczyć. Natomiast no, ta władza wygrała raz i walczyła reelekcję, będąc taką właśnie ściganą zwierzyną łowną, więc to nie znaczy, że nie można trafić do ludzi, tak? No, ludzie mają też swój rozum. Tak, ale obejmując władzę, no jakby to automatycznie przestawia się ta optyka, że władza staje się tutaj zwierzyną łowną. Marek, do 2023 roku w kontekście i tych trudów międzynarodowych, o którym mówimy, tego przestawienia w Ameryce, z której do tej pory płynęło wsparcie, i też dewaluacji pewnej władzy, bo każda władza dewaluuje. Jak to będzie wyglądało do 2023? Nikt nie zna dziś odpowiedzi na to pytanie i nikt nie przewidzi tego scenariusza. Nie tylko jeśli chodzi o to, co będzie się działo w Zjednoczonej Prawicy. Na razie wydaje się, że obóz jest posklejany po różnych drobnych pęknięciach, jak parę tygodni temu, czy w maju, przy okazji wyborów prezydenckich i sporu o to, czy można je, czy nie można przeprowadzać. Natomiast sporo też zależy od sytuacji opozycji, bo to, że Zjednoczona Prawica wygrała drugą kadencję, to też było trochę zasługą opozycji. To chyba też się z tym zgodzimy. Tam rozpoczynają się w tej chwili ruchy, na które bardzo uważnie patrzymy, z wielką ciekawością. Trochę się powtarza scenariusz z roku 2001, ja o tym dziś pisałem na portalu w polityce.pl, zachęcony taką analizą Witolda Gadomskiego w Gazecie Wyborczej przed paroma dniami. Powtarza się sytuacja, kiedy to z Platformy Obywatelskiej, z Unii Wolności do Platformy Obywatelskiej nastąpił eksodus działaczy, bo Unia Wolności po prostu umierała. Oczywiście ona wtedy była na zupełnie innym etapie rozkładu niż Platforma Obywatelska dziś i nigdy też nie miała takiej siły, jak miała Platforma jeszcze parę lat temu, ale te procesy się zaczynają i jeśli publicyści Gazety Wyborczej, ważni, piszą o tym, że
taka analogia występuje, że Hołownia może być tym ratunkiem, już nawet nie tylko dla ludzi Platformy, liberałów, ale po prostu dla środowiska, można powiedzieć, architektów trzeciej RP, Unii Wolności, jeszcze Unii Demokratycznej. Jasko, mamy 30 sekund dosłownie, czy Hołownia będzie szalupą, czy też taką przestawką Platformy, czy to będzie raczej scenariusz kodu, który się za chwilę ze sobą pokłóci wewnętrznie i rozleci? Ja myślę, że Hołownia ma pewną szansę, ale będzie mu bardzo trudno dojechać do 2023 roku. Pytanie jest, czy Platforma zareaguje, bo na razie Platforma jest tak znieczulona takimi tezami razem, ale w momencie, kiedy już masz stal noża na gardle, a Platforma ma stal noża na gardle, to coś powinna zrobić. Platforma, jeżeli nie wypowie wojny z Hołowni, stanie się jego przystawką. No poza tym, no, w Platformie razem ze sobą nie chcą iść, a z Platformą razem to już chyba w ogóle nikt się nigdzie nie wybiera. Jacek Karnowski, Marek Pyza, bardzo dziękuję za tą rozmowę. To były gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Za chwileczkę kolejne ważne kwestie. Zostańcie państwo z nami.